Adam i Małgosia Gronkiewiczowie z synami żyją w Jaśle. W Poznaniu studiuje Olaf Rabińska. Wszystkich ich łączy jedno pragnienie – wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy brali udział w loterii wizowej organizowanej przez rząd amerykański. W ten sposób opuszcza Polskę każdego roku kilka tysięcy osób, otrzymując prawo do pobytu i legalnej pracy w Stanach. Szczęśliwym dokumentem, który wylosowali, jest tak zwana zielona karta. Będziemy śledzić losy naszych bohaterów przez kilka miesięcy, przed i po ich wyjeździe do Ameryki. Umiasło, ty się karą. Umiasło, tu elej. Las Vegas, New York City. I'll take your breath away. Frisco. Niedziela rano, Chicago. Dziś mija 5 miesięcy od przylotu Adama i 2 od przybycia Gosi z rodziną. Gosia ciągle nie może znaleźć pracy i spędza całe dnie z dziećmi, które czekają na koniec wakacji i rozpoczęcie się szkoły i przedszkola. Zaczekaj jeszcze. Kuba, Bartek ma klucze. Zniosłam jajko, kurak dacze. Patrzcie, większe jest niż kacze. Zapytajcie się gospodzi, czy ktoś takie jaja znosi. Z tej przyczyny, słuchaj, Burku, będę rządzić na podwórku. Za to, że mam obowiązki, jadam same smaczne kąski. Wiesz, jaka ładna bajka? Myślałem, że będę miał więcej czasu, ale nie mam czasu. Nie mam. Lubię gry komputerowe, ale co z tego? Nie ma czasu grać. Taki zapierdł, że nie ma czasu. O, kupiłem sobie jeszcze aparat. Taki. Ekstra aparat. Robimy zdjęcie. Jest zdjęcie i od razu wychodzi. Może się teraz zobaczyć bardzo prosto. Dajemy do komputerka. To jest Patryk, syn właściciela tego domu. Chodź tu, Patryczku. Drukujemy cię. Bierzemy, będziesz miał pamiątkę. Albo nie z mączka. Będziesz miał pamiątkę. No tutaj ładnie sobie solą. 2,75 cena jest, a w Polsce to kosztuje 4 zł. A tu prawie 3 dolce. To jest ładne twoje zdjątko, proszę. Dostał od kolegów, od Patryka. To koledzy są Polacy. Zbuduj drogę, pojedziemy do Polski, do babci. Tą drogą, a tak? Ja tam. Tak? To mała, tam jest szybciej. Tu jest szybciej, tam jest szybciej. Ty co miałeś? Ty masz troki, a tu masz małe samochody. Ty mi urodź rękę? Gdzie ta mucha? Tu. No. To są gratulacje, że przyjechałam do Ameryki. Witamy na ziemi amerykańskiej. Dzieci dostały kartę zieloną. A ten, tak, proszę. A ja jeszcze właśnie nie mam karty zielonej.
Jesteśmy w mieszkaniu Wysockich w Lakewood, New Jersey. Dziś wieczorem szykuje się impreza, na którą zaproszona została stała grupa przyjaciół z Greenpointu. To moja sąsiadka nowa. Mieszkamy jak na razie bezkonfliktowo. I tylko ja miałem to tak, jak się śmiejemy. Okres raz dostałem, co dwa dni się nie odzywałem do małżonki. Wiesia się strasznie z tego śmieje, mówi, to mężczyźni też mają okres. Ja mówię, no. Tutaj mam. No weź 40 dolców i starczy. No, kupię ci coś, wodę? Wodę taką? Nie, ja mam wodę. A co chciałaś? Ogórku. Ja tu już biorę. Tak czy tak. No, to na razie idziemy. To tylko ogórki. Ja też biorę. Z nami będzie zaraz to samo, będziemy jechali ten. Rozglądamy się po samochodach, bo nieraz są wywieszki na samochodach do sprzedania. A nas już to teraz interesuje. No to zobaczymy, to może przy okazji byśmy tam coś mogli wsiadać. No nie. Do papierów. Też mam piękne. To które chcesz? Polish Spring nie ma. Ten? Poland, tak jest. Ona kosztuje dzisiaj $1.29. Staszek, głosuj, zobacz, 2,59. Tak, jeden spróbujemy. Powiedziałem, dokąd on ma okres trwałości. Polska kiełbaska. Ile ona kosztuje dzisiaj? Takie pęczko $1.99. No i znowu będziemy musieli wózek zabrać do pod dom, bo już za ciężko, ja nie będę tego dźwigał. Teraz jazda do domu. No do domu, do domu. You fill this part, uh-huh. This part here, uh-huh. And detach here, and you get a mail. This is the address. Uh-huh. Okay. Right? Okay. Both cars. Thank you. Okay. Thank you. O co tu chodzi? Mamy to wypełnić, to no, wszystko. No i co tam? Co mi to daje? I wysłać. No. No i może dostaniemy od nich kartę kredytową. Bo w banku mi powiedzieli, że najlepszy sposób na uzyskanie, na zaczęcie historii kredytowej to jest położenie po stacjach benzynowych, po dużych sklepach, takich przemysłowych i poproszenie o właśnie aplikację do karty kredytowej. Trzeba to wypełnić, wysłać i poczekać. No. Rozumiesz? I don't know. Czekaj, wezmę coś lekkiego. To nawet się zabierzemy. No tak, chyba. Oj, bo to jest ta kopia. To ja wezmę do torby. Weź ten wózek tam odrazu, żeby go widzieli i zabrali. No idziesz, chodź. Idę. Zawsze ta śruba wyłazi tu z tego. Przykręcałem się dwa razy. Jesia, mam ogórki dla ciebie. Nie wiem, czy ci się będą podobać, ale... Za to wszystkośmy $35 dali. Ja nie wiem dokładnie, ale chyba tak. Tam kartą kredytową właśnie. Ja tutaj za jedną dniówkę to ja nakupię jedzenia, że mi starczy na 2 tygodnie. Jeść. I to tak wszystkiego jak trafi. I owoce, i ciastek. I w Polsce za dniówkę moją 100 zł. To jak ja poszedłem w piątek coś kupić na weekend, to 100 zł mam na 2 dni. A tu za dniówkę mam na 2 tygodnie jedzenie. Łącznie z kawą, z owocami. Łącznie z kawą, z owocami, z ciastkami. Z lodami, lody i takie rzeczy jak tam. Łosoś i te.
Przesuń się troszkę. A mi się lepiej opowiada jak... Chicago. Adam i Gosia urządzają ich pierwszą imprezę, na którą zapraszają najbliższych przyjaciół. Ale ciekawa robota, nie? Tu bajforki dożynać? To jest ciekawa robota? No ale Polacy wszyscy zaczynają tak. Jak? Kontraktorki. To czegoś ty nie poszła do kontraktora, tylko już 3 miesiące tu siedzisz? No. Ja dostałem wczoraj czeka. Dostałem ile? $950 za 2 tygodnie pracy. $950, a za mieszkanie płacę 850. No. Ja muszę 2 tygodnie tyrać w tej pracy, żeby zapłacić mieszkanie. No, ja tak mówię, jest. Jak jest? Jak jest? Od razu chciałem zarobić za tydzień na mieszkanie? To za czasów jeszcze albo taki, ja wiem, późny Jaruzelski, albo wczesny Wałęsa to był taki kawał. Czym się różni robotnik amerykański od polskiego? Wiesz? Nie wiesz. Amerykański robotnik wstaje rano, bierze z lodówki bekon, na to rozbija, na patelni rozbija 2 jajka, je, wsiada do Chevroleta i idzie do kapitalisty pracować na niego, nie? A polski robotnik wstaje rano, zapala popularnego, rzuca 2 jaja w spodnie, wsiada na rower i jedzie do swojej fabryki pracować na siebie. Ale ja bym chętnie wrócił, kurwa, masz. I te 2 jaja w te spodnie rzucą i tam bym chętnie te kwitki, kreseczkę robił i proszę, 6 zł się należy. Tak. Ale jedna rzecz. Każdy ma, czy będzie to w Ameryce, w Polsce, w jakimkolwiek państwie. Każdy ma takie życie, jakie chce. A początek każdy miał przez prawdę. Bo gdzieś musiał coś się załapać, żeby mieć pieniądze na życie. A później to zależy od ciebie. Czy chcesz robić jak osioł, czy chcesz pracować jak człowiek. Co mi się tu dostał? A dlaczego ja chcę zmienić pracę? Jeżeli chodzi o bossa, czyli głównego szefa całej tej kampanii, to jest gość, no, dobry, równy gość. To jest normalny człowiek. Atmosfera w pracy jest taka, że niektórzy tu przyjechali, oni się za późno urodzili. Taki na przykład Jasiu, on się za późno urodził. Bo on się cieszy, na przykład cała radocha Jasia to polega na tym, jak na przykład gdzieś stoję, nie? A on stoi niżej, to jak mnie złapie za kłaki w nogach i mi wydrze, to on ha, 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 ha. No wydepiluje mi nogi za darmo. Boję się chodzić po wysokościach, a ten mnie wyśle na dach i ja się trzymam dachu, tak krokwę obejmie, mało sok z niej nie pójdzie. Nie musisz tu jeść w ogóle. A ten się ha, 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 ha. No to jest taki prosty kołek, granatem oderwany od pługa. Ale siadaj. Co? O, problem polega na tym, że gdybym dostawał za tą pracę przynajmniej 20 dolców na godzinę. U Wysockich 48 urodziny Staszka. Większość z zaproszonych to członkowie AA. Tak więc impreza upływa bezalkoholowo. Już pomyślałeś? Stasiu, długo myśli. Och, jak dużo to było. Dużo mam życzeń różnych. No to dmucham. Ja nie wiem z tego, czy ja już... O, brawo! Ale tylko dwie. Zobaczymy, jak będzie 50. Podawajcie jej talerzyki, żeby ona miała 2 ręce. Nie wiem, czy znacie dowcip, jak szedł wilk na imieniny do wilczycy. No i elegancko się odstawił w garniturek i przechodzi koło krzaków, a tam słyszy ko, 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 ko. No ale popatrzył się w te krzaki. No kura, kura, no ale idę na imieniny do lisicy elegancką, jestem odstawiony. Nie będę się tam tarzał w tych krzakach, mówi, gdzie tam. Idzie dalej, a tam kwa, 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 kwa. No mówi kaczka, ale idę na imieniny, jestem elegancko ubrany, odpuszczę tej kaczce dzisiaj. Idzie dalej, a w krzakach gę, 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 gę.
Mówi, nie no, kurczę, już gęsi nie odpuść, taki nie popuszczę. Władował się w te krzaki, rumor, szum, wszystko się tam sypie, za chwilę wychodzi niedźwiedź i mówi, jak to dobrze znać obce. Poliglota. No, na czasie, na czasie. Tak samo ja już po angielsku gwizdać umiem. Chicago. Przyjęcie u Gronkiewiczów rozkręca się. Wśród nowo przybyłych są sąsiedzi z dołu, a jednocześnie właściciele domu, w którym Adam i Gosia wynajmują mieszkanie. Majmy tak, jak moja żona by tak nie przyjechała, ja do Polski za skurczybyka nie pojadę. I ja nie wrócę. A po co ja bym tam wracał? I w ten czas już chwalił wszystko, że dobrze jest i nagle teraz... Co mi daje w tyłek? Przedtem jak byłem, byłem sam. Ja przyniosłem te 900, ja nie wiedział, co z pieniędzmi zrobić. Ja tak jak burek się wyrwał z łańcucha. A teraz jak ja przyniosę 900, to nie wiem, gdzie to schować. To nie chowaj, połóż na stole, niech leżą. No. O, właśnie. No to wiem. O, ty wiesz, ty wiemy, o co chodzi. No bo poważnie ci mówię, no bo tak było. Pójdzie Małgosia do pracy, niech zarobi nawet jakieś tam... $100. Bo niech zarobi połowę z tego, co ty, już jest inaczej. Szata koło szaty. Zgadza się, nie? I czy ja mógłbym tam iść na przykład i zapytać się, czy tu nie potrzebujecie kogoś do pracy? Możesz. Mogę. A co ja powiem? No naucz się jedno zdanie. No właśnie. Idź z tym zdaniem. Albo sobie napisz na czyli tak, nie. Jeżeli ty do mnie powiesz, czy chcesz pracować u mnie, to ja to zrozumiem. Ale jak ja bym chciał powiedzieć, czy ja chcę pracować u ciebie, ja tego nie powiem. Ale to ci mówię cały czas, że ty płacisz cenę za to przesiedlenie, przesadzenie tego drzewa. Zgadza się z tą. Ja się z tobą. Ale przyjdzie czas, że ty będziesz tak. Przyjdzie czas, że ty będziesz tak tu się ślizgał, że będziesz sobie pracę przebierał tak jak sobie. Tak będzie, zobaczysz. Ameryka jest jak matka, przyciąga dzieci z całego świata. Tak jest jedna rzecz. A wiesz co? To jest najpiękniejszy kraj. A ja myślę, że Ameryka... Kiedyś podziękujesz za to, że ty jesteś. Tak jak widzisz. A to ja już dziękuję. Słuchaj, jakimi ty kryteriami? Co ty widziałeś w Ameryce? To jest tylko Chicago. I tylko określasz Kuba, Amerykę. Jakie Chicago? Ja nawet Downtown nie widziałem. No to co ty widziałeś? Ja nic nie widziałem. Ja nic nie widziałem. Wiesz co ja widziałem? Ja widziałem drabinę, skiefo, tubaj folii. Wiesz co jest jeszcze tutaj ważne? Jak przychodzisz i pokazujesz niechęć do pracy, taką, o wy jesteście, bo ja na was robię, bo tego, nie lubią. Nikt tu tego nie lubi. Musisz entuzjazm do pracy. Jak będziesz ciągle narzekał, to cię wyrzucą. Pracował tak samo u nas takie dajkę. To cię wyrzucą. Musisz lubić robotę. Musisz pokazać, że ją lubisz. I możesz narzekać. To ja właśnie jak idę... Właśnie jak idę do kontraktora, a idę zwłaszcza z takim Leszkiem pracować, to jest szwagier bossa, I rozbieramy taką starą chałupę na przykład. Ja mówię, jak ja lubię tą watę, ten azbest, jak sobie tak wdychnę, jak ja to lubię, ten azbest. Uważaj zawsze, co mówisz, bo ludzie tu bardzo słuchają i jak się nie spodobasz komuś, to będzie dopóty on koło ciebie robi, aż cię wyrzuci. Tu jest... Chłopie. Jest tak. Najlepiej mało mówić, lepiej, robić. Lepiej ty rób sobie głupiego. Ja pracowałem w fabryce i Żyd mi powiedział tak. Jak chcesz mieć dobre pieniądze, nieważne co robisz, musisz być dobry. W tym co robisz. I dzisiaj po tych 6 latach przekonałem się, że on miał rację. A wiesz dlaczego? A mnie taki facet wreszcie mnie wkurzył w tej robocie. Bo tak wkurzył mnie. Bo tak rzeczywiście, tak jak Jola mówi, pokazywałem ten entuzjazm i on mi to, i to, i to, i to. Pokazywałeś entuzjazm? Pokazywałem, naprawdę pokazywałem. On mnie wreszcie wkurzył i ja mu mówię, a co ty kutasie myślisz, że ja tu przyjechałem w celach zarobkowych, ja tu przyjechałem w celach rozrywkowych. I mu szczena opadła. Adam, zaczekaj, ale sekundkę, Adam. Ty myślisz na przykład, że jak ja pracuję w fabryce, chciałbyś ty przyszedł do mnie, kolego, i by ci przyjął robić tak samo, jest ponad 100 stopni. On ma die-casting, gdzie się gorąco leje. Jak ja wkładam, naprawiam tam coś w maszynie, to muszę włożyć tam głowę i muszę tam na przykład podgrajnować, tam wyczyścić tam coś i wkładam tam, tylko włożę głowę, chłopie, to tak ze mnie leci. No i co? I to nie tak. Jeszcze gorzej jest. No, ty nie
lekka. Ja co to myślę? Ja też przychodzę do domu pierdzielony. Zarobić nie jest lekka. Przychodzę do domu tak samo, zbała jest lekka. Jola przychodzi później, to ktoś musi obiad zrobić. Ja jeszcze zaczekaj, jeszcze obiad zrobię. Teraz jak? To jest tak, żeby goście się nie pogniewali, to musimy wszystko. Karabin. Spróbować. Ja nie wiem, jak to się otwiera, ja tak ukręciłem łeb w sprawie i tyle. No to tej tu musisz się na. I małżonka także. Ja się tu zrobię i więcej nic. Bo jak nie to mówisz tam, bo pracujesz w szafie. Tobie dadzą, na przykład masz zrobić 100 sztuk tego i tego i ciebie nie obchodzi. Ja ci powiem jedno. Robić u kontraktora między Polakami to jest coś takiego, jak dostać się do wojska i jest fala. Młodzi i starzy. Sami sobie wyrabiamy taką opinię. Między Polakami to my też, nie? Tak, nie. I my się prawdopodobnie robimy to, co sami, ja wiem. Jeszcze nie widziałem, żeby tak. Żółty był na drabinie. Robił kontraktora. Powiem ci, jak narodowości pracują. Mówisz, że nie widzisz żółtego, nie? Nie widzę. Żółci nie pracują na kontraktorce. To jest naród, który się inaczej żywi, inaczej, wiesz, inną ma siłę. Oni się nadają do czego innego. Biały pracuje na kontraktorce i Polak, ponieważ Polacy mają, są bosami. I oni cię biorą, bo ty mówisz po polsku. A dobrze, a powiedz mi jedno. Żółty pracuje CNC, wszystkie takie maszyny bardziej skomplikowane, to żółty obsługuje. U nas na przykład są. Bo oni znów są, opanowali tą erię i sami siebie przyciągają. A zwłaszcza na człowieka. Tak, Polaka przyciągają kontraktorzy, zwłaszcza jak nie mówisz po angielsku. Jak zaczniesz mówić, to już poszukasz sobie ludzi, że cię do szap ciągną. Polaków lubią szapa, bo są bardzo zdolni do maszyn, do różnych takich creative things. I biorą ich do tego. Bardzo dużo Polaków pracuje w biurze. Bardzo dużo. Tak jak u mnie, pracuje już dużo i coraz więcej przyjeżdżających, zwłaszcza inżynierów, wiesz, z wykształceniem. Idą do biura i siedzimy sobie. I ja se tu zarabiam spokojnie, a w Polsce pojechałabym i bym głodowała, bo bym nie dostała pracy, bo jestem za stara na Polskę. Bo w Polsce do 40 lat i koniec. A już po 40 to jesteś za stary. Got new hopes and new dreams. And where you gonna go? You're gonna go to that place with all that soul, and it's called New York City. New hopes and dreams are where you're gonna go. How about that place with all that soul? And you know what a place I'm talking about. You in a place where you don't know a thing. Not a word to be spoken, nobody's name. Searching for a sign, a kind of eye. Baby, you just